Cześć kochani, dzień dobry, tu Ania Zielińska. Dzisiaj będzie definitywnie roślinny odcinek. Najpierw sobie ja będę przesadzać roślinę, zaraz wam wszystko o niej powiem, a potem zrobimy sobie update, zobaczymy co tam słychać u tych moich biednych pnączy z wełnowcami, bo bardzo mnie o to pytaliście, więc i w ogóle dziękuję za te wszystkie słowa wsparcia i milion komentarzy, bardzo mi było miło i dopytujecie ciągle, dostaję wiadomości jak tam pnącze, jak tam wełnowce, więc wam wszystko pokażę, ale zaczniemy sobie od tego. Słuchajcie, dzisiaj był ten dzień. Obudziłam się i po prostu poczułam, że muszę mieć nową roślinę, że muszę, bo się uduszę i koniec, kropka.pl. Więc prędziutko wysłałam Szymona do magazynu naszego sklepu z roślinami, żeby mi coś wybrał, słuchajcie. To pierwsza taka akcja. Mówię, idź, wybierz coś ty, ma być duże i ma mieć duże liście, bo mam teraz, chcę właśnie w najbliższych dniach urządzić, mamy taki fajny, nawet spory, jak na możliwości tego mieszkania, kącik za kanapą pod telewizorem, gdzie jest pusta przestrzeń i to jest idealne miejsce na rośliny, bo to jest strona południowa, lekko cofnięte od okna, więc myślę, że tam będzie im bardzo dobrze i chcę tam cały taki zakątek urządzić. Oczywiście to się będzie działo stopniowo, powoli, bo wtedy jest najlepszy moim zdaniem efekt, jak tak. Wiecie, ja tak przynajmniej mam, że tak chodzę, patrzę w to miejsce, patrzę, raz przejdę drugi, setny i potem za którymś już wiem, że tam powinno stać to w ten sposób. Więc to jest zawsze taki stopniowy proces, ale dzisiaj po prostu poczułam, że muszę mieć nową roślinę. Nie wiem, czy też tak macie, ja czasami się budzę i po prostu wiem, że no nie przeżyję tego dnia bez nowej rośliny. A ostatnio bardzo dawno sobie nic nowego nie kupowałam, bo ciągle była przeprowadzka, pakowanie, nie ma sensu, bo się przeprowadzamy i tak dalej. Potem było rozpakowywanie, urządzanie i naprawdę ze 3 miesiące, jak nie lepiej, ponad 4 miesiące jestem bez nowej rośliny chyba, nie, bo kupiłam grevillée, dobra, ona się nie liczy, bo ona jest wyjątkowa. No w każdym razie, wysłałam Szymona i pierwszy raz taka akcja, że on wybierał. No i przyniósł mi, słuchajcie, Aglaonemę Key Lime. I powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z jego wyboru. Nie wiem, czy sama bym ją wybrała, bo pewnie bym się skusiła na jakąś monsterę, ale w sumie cieszę się, że on mi ją wybrał, bo jak tak wszedł z nią, to miałam takie dobrze, to jest to, będzie fajnie, będzie pasować. Jest naprawdę duża, ma pięknie wybarwione liście i białe łodygi. No i będę ją teraz sobie przesadzać, słuchajcie, no bo każdą roślinę trzeba przesadzić po zakupie, bo one w tym podłożu produkcyjnym źle rosną. I bardzo lubię przesadzać aglaonemy, bo one mają fajne korzenie, takie grubaśne, jak takie małe jak duże gąsienice. Mam tutaj już w misie przygotowane składniki podłoża. To jest ziemia, perlit i keramzyt. To jest dobre dla aglaonemy. Nawet mógłby być sam perlit, sama ziemia z perlitem, ale dałam jeszcze trochę keramzytu. Rozbijam takie większe grudki tej ziemi. No i sobie wszystko elegancko wymieszam i zaraz będziemy wsadzać łapy w ziemię. To jest to, co lubię najbardziej robić, wsadzać łapy w ziemię. Ostatnio też lubię wsadzać ręce w ciasto. I to tak na przemian, albo w ziemię, albo w ciasto. I w ogóle to muszę się wam pochwalić, zrobiłam wczoraj pierwszy raz w życiu szarlotkę i wyszła bardzo smaczna i już jej dzisiaj nie ma, także jestem zadowolona. No dobra, wyjmiemy dziada, zawsze łapię za łodygi tutaj przy nasadzie, nigdy za liście, żeby ich nie poszarpać. No i zawsze sobie tak najpierw trochę tą doniczkę uciskam, żeby łatwiej to wszystko było wyjąć. O, widzicie? O tym wam mówiłam, to są korzenie aglaonemy. Chyba będę musiała dać jej większą doniczkę. No, bo do tej już zdecydowanie jest za duża. Tak też podejrzewałam, bo jak widziałam to właśnie ile ma ten stosunek góry, to tak sobie pomyślałam, że ta mała doniczka to już jest za mała. Bo to zazwyczaj powinno i idzie proporcjonalnie. Ile na górze, tyle w korzeniach. No, postaram się wydziubać ile się da tego podłoża z pomiędzy korzeni i zaraz ją posadzimy w coś większego. Ależ te aglaonemy są fajne. To jest, ja strasznie lubię rośliny o takich grubaśnych korzeniach. Sprawia mi przyjemność patrzeć na nie.
Kurczę, ale się rozrosły. Zjadłem. Mniej więcej oczyszczone. No to też nie jest kaktus, więc nie trzeba tak w 100%, ale zdecydowanie ta doniczka była już dla niej za mała. No dobra, to jedziemy trochę ziemi. Wsypię sobie na dno. Boże, jakie to jest przyjemne. Wkładamy. Zawsze tak robię, żeby wszystkie korzenie były do dołu, żeby nic tutaj nie wystawało, bo jak coś będzie wystawać ponad powierzchnię, no to wyschnie i będzie niedobrze. No i dosypujemy ziemię. Nie wiem, jak można nie lubić przesadzania. To jest takie przyjemne. Już naprawdę nie wiem, co wygrywa, ciasto czy ziemia. Ziemia, bo się nie klei do rąk. No i teraz będziemy sobie tą ziemię tutaj uciskać, żeby ona sobie ładnie między korzonki powpadała, ale też bez przesady, żeby tych korzeni nie połamać. Tak, żeby się to wszystko ładnie tam osypało. No i zawsze się staram zasadzić na taką samą głębokość, na jakiej roślina była poprzednio. To jest też dosyć istotne. Okej, gotowe. Upewniłam się, że wszędzie to podłoże dobrze leży, że nie ma takich dziur powietrznych, co musi się tak ładnie ułożyć. I jeszcze sobie na koniec ją oczywiście podleję. To jest, słuchajcie, z tym podlewaniem jest różnie. Są tacy, którzy podlewają po przesadzeniu, są tacy, którzy nie, po to, żeby troszkę się tam ewentualne rany zabliźniły po przesadzeniu, żeby nie zgniły. W tym też jest sporo racji. Ja podlewam, bo dla mnie najważniejsze, ważne jest to, żeby roślina, żeby ta ziemia się dobrze osiadła wokół korzeni. Żeby nie było takiej sytuacji, że jest korzeń i jest nagle taka dziura powietrzna. I jak się podleje, no to ta ziemia właśnie tak siada, tak się układa dobrze, więc ja podlewam. Ale rozumiem ten argument, że właśnie część osób nie podlewa, żeby nie pogniło tam, co ewentualnie jest nadszarpnięte i poranione. Każdy robi tak, jak uważa, słuchajcie. No i osłonka. Mam taką piękną osłonkę do niej. Od razu sobie pomyślałam, że będzie pasować. O, jest tygrysek. Jeszcze pewnie ją w najbliższych dniach wyczyszczę olejkiem nim, żeby sobie ładnie błyszczała, ale jest w dobrej kondycji, wszystkie korzenie były zdrowe. Myślę, że będzie fajnie rosła. Zresztą agleonemy są bardzo proste w uprawie. One nie potrzebują dużo światła ani troski. Tak naprawdę wystarczy im dać przeschnąć przed kolejnym podlaniem i sobie rosną ładnie. Dobra, idziemy ją ustawić. To teraz się przyjrzymy tym moim dziadygom kochanym, co tutaj się dzieje. Więc ładnie się błyszczą po tym olejowaniu. W jednym z poprzednich odcinków wam pokazywałam, że miałam straszliwy po prostu atak wełnowców, które w ferworze przeprowadzki wzięłam za kurz i dopiero właśnie jak się wzięłam za ich odkurzanie, to odkryłam, że to wcale nie kurz, tylko wełnowce. Najgorzej był porażony ten potos. On był po prostu cały biały, calutki. I powiem wam, że czyściłam to naprawdę wiele godzin, bo wełnowce były na każdym liściu i też w każdym tym, w każdej tej pochewce przy węźle, w każdej. Po prostu to była masakra. Musiałam jechać liść po liściu, węzeł po węźle. Więc trwało to bardzo długo. No i teraz minęły jakieś, nie wiem, 2 tygodnie, myślę. I patrzę sobie, co tutaj się dzieje. A, i myłam je roztworem olejku Neem. Żadnej chemii nie używałam. I właściwie nie robiłam z nimi nic więcej, oprócz tego wymycia porządnego ściereczką z roztworem olejku, dlatego się tak też błyszczą. I potem jeszcze tą wodą podlałam je po prostu i to jest tyle, co zrobiłam. Żadnej chemii, żadnego jakiegoś smuczenia, worków i tak dalej. No i widzę, że te wełnowce jeszcze trochę są, bo to jakby jest niemożliwe, żeby przy takiej inwazji wszystkie usunąć naraz.
ale jest ich o wiele, o wiele, o wiele mniej. To jest takie dosłownie 10%. Jakoś bardzo roślina nie ucierpiała. Trochę ma po tej mojej akcji żółtych liści i brązowych. No bo wiadomo, gdzieś tam siłą rzeczy pewnie trochę narobiłam uszkodzeń mechanicznych, bo to się nie da przy takim szorowaniu nie pouszkadzać nic. Chociaż starałam się oczywiście być bardzo delikatna. No, ale ogólnie jest dużo lepiej, więc myślę, że za jakiś czas po prostu powtórzę zabieg i tyle. I będzie okej. Jeszcze gdzieś tam wyłażą, ale wydaje mi się, że nie wychodzą z ziemi. Bo powiem Wam szczerze, że strasznie mi się nie chce ich przysadzać. Bo jak sobie pomyślę, ile tutaj bym musiała tego podłoża po prostu worami władować. Więc tutaj tak patrzę sobie, rozgarniam trochę ziemię, patrzę, czy one nie wyłażą z ziemi, bo wtedy już musiałabym je przysadzić, nie byłoby innego wyboru. Ale chyba jeszcze się trochę z tym wstrzymam. Zobaczymy. No jak się będzie to nasilać ponownie i jeszcze będą wyłazić po powtórnym myciu, no to wtedy je przesadzę. Ale powiem Wam, że to jest naprawdę, to też jest zabawa, bo tutaj to tak się wydaje, ale tu jest tych roślin bardzo dużo. Dużo ziemi w tej doniczce, więc znowu wolałabym tego uniknąć. No, ale nie, no jest słuchajcie, dużo lepiej. Także, bo to jest też fajne, że te pnącza to nie są ich jakby taka roślina, którą wełnowcy najbardziej lubią, tak? To jest, zresztą zobaczcie, że przy takim porażeniu one wyglądają zdrowo. To jest chyba najlepszy wskaźnik, dlatego ja też tej inwazji nie wypatrzyłam wcześniej, bo zazwyczaj jak się coś dzieje z rośliną, no to po prostu po roślinie widać, a tutaj ona wyglądała po prostu kwitnąco. Dlatego nie zauważyłam, co jest grane, no bo to nie jest właśnie taki główny żywiciel dla tych wełnowców. Dlatego jest je stosunkowo łatwo wytępić akurat na pnączach. No nie wiem, słuchajcie, jest tak na dwoje babka wróżyła. Jeszcze ich tutaj trochę widzę, ale myślę, że nie jest to na tyle, nie będę używać chemii, bo ja sobie kiedyś obiecałam, że już nie będę używać po prostu środków chemicznych i może zrobię tak, że je za jakąś chwilę, za jakiś moment wykąpię jeszcze w wannie porządnie, po prostu taki silny prysznic i potem jeszcze raz się zmuszę i je tym olejkiem przemyję i podleję i powinno być dobrze. A jakby jeszcze się okazało, że jeszcze wyłażą w dużej ilości, no to będę przesadzać. No i co? Trzeba będzie sobie z tym poradzić. No, nie będzie to łatwe przy takiej dużej inwazji, ale... No, ale najważniejsze, że one nie podupadają na kondycji. To mnie najbardziej cieszy, nie? Że to nie jest tak, że już są umierające, tylko widzę, że trzymają się nieźle, więc na spokojnie sobie tutaj będziemy dalej działać, no. No dobra, weekend dobrze się rozpoczął. Widzę, że tutaj inwazja w miarę opanowana, nie ma tragedii. Nowa roślinka jest i będzie cieszyć, i jest już przesadzona, w ziemi pogrzebane. Także jest dobrze, słuchajcie. Życzę Wam bardzo przyjemnego weekendu. No i do zobaczenia następnym razem. Dajcie mi znaka, co Wy sobie ostatnio kupiliście roślinnego, bo jestem ciekawa.